jechaliśmy na Jasną Górę i prosił nas, czyli mnie i osoby, które były, ale wychodziło to, że prosi wiernych, że potrzebne jest szybko na pilne miejsce do składania Najświętszej Ofiary, no bo ksiądz teraz musi żyć na sposób tak, jak Pan Jezus, że ptaki powietrzne mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy spocząć, więc może się łatwiej znajdzie miejsce dla mieszkania dla kapłana, niż żeby móc godnie odprawić mszę, co daje chociażby przykład, ktoś się tam ze mną dzieli, że byłby gotowy swoje mieszkanie oddać kapłanowi. Pyta tylko, że domagałoby się remontu i być może jak na mieszkanie jednego człowieka wystarczy, ale jak jako miejsce pomieszczenie jako kaplicę by było klitwą. Ciekawe, czy osoby, które mają inne gabaryty swoich mieszkań, byłyby gotowe właśnie przyjmować wiernych, czy by przyjmowały wiernych, ale najpierw by zakupiły folię, żeby im wierni nie zniszczyli podłogi, siedzeń i ścian obkopanych. No i sam kapłan też, według tego, co ksiądz arcybiskup lęga, mimo wie, księża, gdy księdzu kiedyś przyszło mieszkać u ludzi, zawsze pamiętać, że oddzielnie, bo w pierwszym tygodniu ksiądz będzie dostawał port 3 razy dziennie, za drugi tydzień ksiądz będzie musiał prosić o niego, a na 3 tydzień księdzu pokażą drzwi i powiedzą, nie mamy za co księdza utrzymać. Dziękuję serdecznie. I tak się historie z ludźmi świeckimi, jak się właściwie rzeczy nie ułoży, mogą dziać. W związku z tym modlitwa, prośba moją modlitwę w tej intencji, żeby ksiądz Jacek miał codziennie gdzie odprawić mszę świętą i żeby dusza jakaś mogła trafić. Dusza, nie dusza, tylko dusza. Dusza. Jak będzie nas przychodzić, tak jak dzisiaj, to może być i codziennie. Dzisiaj, daj Boże, po mszy świętej wystawieni procesja też z tytułu oktawy Bożego Ciała. Kiedyś mówiłem już, powtórzę to, może to jest potrzebne. Ksiądz nigdy myśli samobójczych nie miał, żadnego samobójstwa nigdy nie umyślał. Traktowałby to jako grzech przeciwko Bogu. No tu różne rzeczy się mogą dziać. Proszę pamiętać, tam te drzwi, no to je pchniesz i wchodzisz. Od strony Salezjanów. Nie wiem, czy ktoś tu w nocy nie przyjdzie, żeby zobaczyć.